witajcie w dawno zapomnianej serii z Balloons Ted Battles. Wracam do balonsów, długa przerwa, kilka miesięcy jak nie dłużej. Oglądałem sobie mistrzów, jednego z którego najbardziej oglądałem to Super Jump Bombo 2. Po tym co oglądałem mam straszny kompleks, on to robi tak profesjonalnie, wszystkich pokonuje, co jakiś czas przegrywa, jest tak dobry. Więc ja też chciałem taki być, ale nie zawsze wychodzi, więc trzeba grać tak, jak się potrafi. Więc w tym odcinku, którego już dawno nie było, po prostu pokażę wam, jak ja gram. Nieważne, czy przegram, czy wygram. Jedziemy z meczem. Okej, zaczynamy pierwszy mecz. Przetestuję moją nową taktykę. Nie wiem, czy wypali, ale zawsze warto spróbować. Zobaczmy, jaką on stosuje. Okej. Widzę statek. Ja też wziąłem. Chodź. Okej. Zacznijmy od ninja. Widzę, on też zaczął. O, lag. I boomerang. Okej. Już lepiej. Muzyczka leci. To nasza pierwsza bitwa. Okej. Shift plus 1. Zraszujmy go trochę. I dostać więcej eko, czyli pieniędzy, co nam się dodają co 6 sekund. Okej. Shift plus 1. Okej. Już mam... A, zapomniałem. Hi. IGL. Good luck. Dajmy na jakąś buźkę, niech się ucieszy. Snajpera widzę postawił, shift plus 2. Troszkę mu wyślijmy różowych. No, jeszcze trochę. 9-9. Dobra, mam plus 300, to już jest spory zarobek. Muzyczka pięknie nam leci w tle. Dobra, i teraz powinienem mieć już Bionic Boomera czy Glaive Tower, Glaive Ricochet. Dobra, na razie postawmy tego towera, bo jeszcze nas nie raszuje. Sekundę, przyciszę minimalnie balans. Okej. Dobra, shift pieniędzy 2. Trochę raszu. W ogóle jeszcze mi nie wysyła balonów, co mnie dziwi. Trzeba od razu się przygotować na kamo metalowe, bo ludzie bardzo lubią robić takie niemiłe niespodzianki. On już ma snajpera, ale przy dużych ilościach sądzę, że snajper nie wyrobi. Chyba że w dość szybkim tempie zrobi łódź Monkey Buccaneera. Ja też sobie skuszę się na ten wydatek. Tak, błagam, przejdź, tak, pięknie, pięknie. Chyba że był lucky, nic mu nie przeszło. Przeszło. Mało, ale przeszło. Okej, mamy już załatwione więcej kam. Oj, ciuś. Gościu, staraj się bardziej. O, widzę, postawił szybkiego snajpera. A moje ulubione już białe. Shift i 4. Dobra, już runda 8 wychodzi. Przychodzi. O! Gościu ma problemy. No, 6 sekund i już cannon ship. Pięknie. Oj, ojciuś, gościu. Nie wiem, czy to była dobra taktyka. I... pięknie. Chyba nie widzieliście rzeź, bo mam troszkę źle skalibrowany ekran. Może zrobię króciutkie cięcie i poprawię. A jeśli nie, to zaraz do was. Okej, jestem po cięciu, już skalibrowałem ekran. Teraz widzicie moje wygrane i przegrane i oczywiście życie wroga. No dobra, idziemy kolejny quick battle. Na razie mamy jedną wygraną i zobaczmy, czy następna będzie przegrana, czy wygrana. Dobra, czekamy na mecz. No. Proszę się załadować. Okej, jedziemy. Oj, ojciuś, albo cheater, albo jest bardzo dobry. Dobra, nie wiem, szybko kanon. I nie wiem, nie ma Buccaneera. Może być. Zobaczmy.
lecisz. Źle mi to wygląda. Na tej mapie zawsze się tu stale bumeranga. Okej, napiszmy. Okiem. Oczywiście bomb tower na tę mapę. Okej, ja też mu napiszę. GL, have fun. Niebezpiecznie. Więc dlatego ja bym wolał tu podlew do rikoszet. Muszę jeszcze przeżyć tylko 6 sekund. Tak, dobra, już żyję. O, dobra, już jest łatwiej. Teraz możemy go trochę zraszować. O! Oj, oj, źle mi się to widzi. Dobra. Szybcie. Dobra, jeszcze 6 sekund, 6 sekund. Dobra, nieźle. Dobra, mam zbyt mało kasy, dostaję. Dwójka. Dobra, też mam trochę różowych ślę, shift, L2. Sądzę, że przegram niestety, bo jest dość dobrym graczem, jak widzę. Tak, sneak, sneak, please, sneak. Okej, shift i 3. O tak, czarne to jest wybawienie dla mnie. Czarne to jest wybawienie. Będzie miał duże problemy z czarnymi. Bez skojarzeń, proszę. Dobra, ulepszy plot, lepsze bomby. No i co teraz, gościu? No, oczywiście ninja. No, ja trochę mu przeszło, na razie prowadzę. Też runda 7, więc muszę szybko ninja postawić. Okej. I szybko tego ninja uleczyć. Ach, już mnie musi kraszować. Jak tak chcę, to ja też go zraszuję, proszę bardzo. Nie lubię, jak ludzie tak postępują. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie, proszę pana. Sprzedajmy to. Okej. Okay. Ach, już wiem, po co mam Mortar Tower. Dobra, szybko wróćmy do Bomb Towera. Dobra. Już. Rush, proszę bardzo, dla pana. Mi się pan nie podoba w ogóle. O, już są Rainbow. No to proszę pana. No, oczywiście. Oj, oj, już. Źle mi się to widzi. O, już można robić takie profesjonalne rasze. Dobra. To kamo. Taka grupa kamo, Rainbow. Trochę go powinno zabolić. Dobra, lecimy. Jeszcze. Badam. Sneak. Nie no. O nie, ceramiczne. No i mam problem. Przegrałem. Trudno, mówi się trudno. Jedziemy kolejnego mecza. Ja, sekundę. Towers. Miał 26 wygranych. 250 punktów bym musiał nabić, by mieć Mortar Tower. Ciekawe wyzwanie. Dobra. O, widzę gość, który jednak ma jakiekolwiek przegrane i dość trudna mapa. To boomerang. Bunker. Tu. I to. Jak tam? A, bym zapomniał, co ja wziąłem. Mamy podobne tak. Ten błąd. Zawsze na close, na tej mapie. Czyli tam, gdzie są najbliżej balony. Dobra. Trochę mu zaspamimy. Ninja od razu. A, źle mi się to widzi. Dobra, first, szybko. No, jeszcze minimalnie. Nie, rikoszet. Nie chcę rikoszetu. Tu się na... O, dobra. Okej, jest lepiej. Auć. Chyba już przegrałem.
Jeszcze nie jest to przesądzone, ale nie czuję tu swojej wygranej. Wow, 3 życia stracił. A, zapomniałem się przywitać. Aha, jeszcze raz. Okej. Dobra, nieważne, tego nie było. Czas wybudować coś, co trochę mi ułatwi. Okej, czas zaspamić czarnymi balonami, żeby nie było. Jakby go to pokonać? Latarna ninja. Źle mi się widzi tutaj wygrana. Nawet bardzo. Dwa tysiące. Okej, zróbmy coś takiego, coś takiego. Nie, coś takiego. Oczywiście zapomniałem. Kamień metalowy, który nas na pewno zaraz do mnie przyśle. Oczywiście mnie raszuje już, więc też Gigi. Napiszę mu Gigi. Jest jeszcze jeden sposób, który miałbym ochotę spróbować wykorzystać. A to jeszcze nie teraz. Spotkano tylko ninja. Przydałoby się to wykorzystać. Bardzo by się to przydało wykorzystać, tylko muszę zebrać 2600. W szybkim czasie. Jeszcze? Nie, no już mi pewnie mała wysyła. Szybko, proszę. Mam tylko to kilka sekund jeszcze wytrzymać. Błagam. Jakikolwiek damage niech to zada. Po co? Szybciej, błagam. Niech przejdzie. Teraz ja mam taki stres tutaj. Aż wiem, że... Tak! Jakim cudem! Jak 10 żyć! 10 żyć! Niemożliwe! Jak? Dobra, ja to będę miał w montażu, ale teraz robię sobie przerwę. Wow! Dobra, to przerwa.